Nie wiem, czy mi się uda. Na pewno mi się nie uda, znając życie. No, ale się będziemy starać. Jakby ktoś wiedział, gdzie przeoczyłem. Albo coś. O! Ktoś wiedział, gdzie przeoczyłem. Co? Niech napisze. Znowu tego. No to chyba się będziemy odbijać. Zobaczymy. Tyryryro. Tu nie. Na górę. Schody, przesuwajcie się. Ja skaczę. Tutaj znowu coś do skakania. Tu nic do otwarcia. Otwierania. Tu jest fasolka. Tu są dwie fasolki. O, jeszcze raz. Jeszcze raz. Ja już myślałem, że taka licha ta po lewej stronie waliza. A tu jednak nie. Alohomora. No to idziemy dalej. Coś jakieś takie dziwne dźwięki wydaje. Jak tak wchodzę w takie ukryte miejsca. Teraz sprawdzę. A może to są te tajemnice? 2 na 10. Bo mi dwa razy tak. O! Coś. Coś mi. Tak mi się zdawało. Zdawało mi się, czy nie? Że tutaj się pojawiła Alohomora gdzieś. Chyba mi się zdawało, nie? Chyba mi się zdawało. Nie da się teraz przejść. Tutaj się nie da przejść. Tutaj. O! 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 Znowu nie mogę tam skakać. Kurczę. Co za niefart. To się nie da przejść, to wracamy. Idziemy do Rona. Może nam coś ciekawego powie. Yupi, Ron. Cieszymy się, że cię widzimy. Znaczy, że będziemy się widzieć. Hop, hop. Hey ho, let's go. No. Schody. O, ile tu jest, kurde, tych... Ło! Ale... Ale by były... te żarty, jaja, jak berety. No! No to już są po prostu... Chodź tutaj. Kurde, ale spadłem. Dobrze, że się nie zabiłem. Gdzie są schody? No, chodźcie. Nie ma czasu. Jak patrzę na te wszystkie portrety, próbuję zobaczyć. Nie! No! Co za niefart. No bez przesady, nie chcę jeździć na tych schodach cały czas. No, posuwajcie się. O, bez głowy Niku, weźże coś zrób. Chodźcie schody, bo ja chcę zobaczyć, co tam jest. Dobra. O. Coś tu jest. Znowu ten, kurczę, ta guma taka. O, i znowu sekrecik. Dajcie kartę. Bo dużo tych kart mamy zdobyć. A tak mało już jeszcze mamy. O, tu jeszcze masz coś do mnie? Dobra, nie strasz.
O. Oho. Coś się... Coś się tu... O kurcze... Ale tajemnice... Ładnie... Może będzie karta, bo to takie... O, no super! Karciocha srebrna. Fajnie, fajnie. I skąd ja przyszedłem? Chyba stąd, nie? Orientacja. Jak ja stąd przyszedłem, to idziemy tu. Może coś znajdziemy. Lumos. Lumos ci zrobił. O, tu była fasolka. Ja mówię, co to jest? Ty, ale ty, jak ja ci zrobiłem lumos? No i co to otworzyłeś? O! Nie dotykaj szafek Harry. Są tam niebezpieczne eliksiry. Aha, tu takie coś zrobiłeś. Czemu nie mówisz? Ładny garbunek, brawo. Następna karta. Brązowa, proszę. Co tutaj mamy? Co tam jest na dole? Czy mnie wszedł na lekcję znowu? Czy znowu? Może nie tyle znowu, co... Nie chcę wejść na lekcję jeszcze. O, karta! Kurde, ale nam się poszczęści, normalnie. Lecimy jak burza z tymi kartami. A przed chwilą narzekaliśmy, nie? Znaczy ja narzekałem, wy nie narzekaliście. Dobra, nie mamy nic tu innego do roboty, to wracamy. Nie chcę z tobą rozmawiać, pielęgniareczko. O, tutaj nie, tutaj. Aha, no to wracamy do Roniasza. Idź, idź, Harry. Co tu mamy? Pamiętasz, gdzie się odbywa, prawda? Lepiej się stąd zabierać. Filcz może gdzieś tu być. No, ha, ha. No proszę, tak słyszę huk i kogo widzę? Pan Harry Potter i potłuczona antyczna, jedyna w swoim rodzaju waza. Argusa Filcza, woźnego, nienawidzili wszyscy uczniowie. No bez przesady, że nienawidzili. Niektórzy wierzyli, że jego kotka, pani Norris, szpieguje uczniów. Sama spadła, naprawdę. Chodź, chodź do mnie, rozerwę cię. Co to było? Co? O czym ty mówisz? Słyszałem głos. Słyszenie głosów nic ci nie pomoże. Zapiszę wszystko, a teraz idź już. Muszę tu posprzątać. Musiałem się przesłyszeć. No. Lecimy dalej. Może na ciebie mogę coś rzucić? Mogę rzucić jakiś urok, czar, czy coś? Nie da rady. Nie da rady. Niedobry. Górę, ręce wszyscy w górę. Ha, ha, ha. Już mi bije te godziny. O! Coś jest. Znowu sekret. Kurde. 6 na 10. No po prostu... Nie wiem, o co tutaj chodzi. Ło! A ty... Chciałeś mnie tu... dziabnąć! Szkoda, że nie było karty. No, ale kart mamy już troszeczkę sporo, więc możemy iść dalej. On idzie tu, my idziemy tu. Jak na złość, nie? Nic się nie da! Na smoczku. Zawsze się dało. Dobra, idziemy na zajęcie. O, o, o! Jeszcze coś tu jest. Chyba to 10 to jest na jeden jakiś poziom.
coś. Szybko te sekrety się odkrywa. Witajcie na lekcji obrony przed ciemnymi mocami. Jestem sławny, więc prezentacja nie jest chyba potrzebna. Ale i tak się wam przedstawię. Jestem Gildroy Lockhart, kawaler Orderu Merlina trzeciej klasy, honorowy członek Ligi Obrony przed Czarną Magią i pięciokrotny zdobywca nagrody tygodnika Czarownica za najbardziej czarujący uśmiech. Widzę, że wszyscy mają komplet moich książek. Znakomicie! Duża klasa. Dzisiaj nauczymy się zaklęcia Rictu Sempra, służącego do pojedynków. Rictu Sempra bardzo się przydaje do unieszkodliwiania różnych denerwujących stworzeń, jak na przykład chochliki kornwalickie. Z tego co pamiętam, to Rictu Sempra kto jest groźnym zaklęciem wymyślonym przez Czy Snape'a. Harry Potter mógłby tu podejść? I to wyszło gdzieś w ostatniej części, przedostatniej części. No. Harry, aż to sprawdzę oczyść nawet. Oczyść całkowicie umysł. Nie myśl nawet o mnie. Skup się na symbolu przed tobą. Widzisz różdżkę? Zaraz zacznie się poruszać wokół symbolu. Gdy różdżka przesuwa się nad którąś ze strzałek, wciśnij odpowiadający jej klawisz. Aha, czyli co to ćwiczenie teraz ma trzy części. W każdej musisz wcisnąć wszystkie strzałki we właściwym porządku, by przejść dalej. Próbujemy? Okay. Początek pierwszej rundy! Spróbujemy. Co tutaj wymyśli teraz? Jakieś takie dziwne. Znakomicie, Harry! Przechodzisz do następnej rundy! Poprzednie. 5 punktów dla Gryffindoru! Poprzednia nauka czarów była drugiej rundy! Przyjemniejsza. Szkoda, że cały czas to samo. No może trzecia runda będzie trudniejsza. Znakomicie, Harry! Przechodzisz do następnej rundy! 10 punktów dla Gryffindoru! Dobrze, dobrze. Początek trzeciej rundy! A, dało się. Świetnie, Harry! Czyż to nie wspaniałe, że masz takich nauczycieli? Błyskawicznie no, zrobiłeś wspaniale. Potrzebne ćwiczenia. 15 punktów dla Gryffindoru! No. Opanowałeś zaklęcie Rictu Sempra. Nie poszło ci tak dobrze jak mnie za pierwszym razem, ale mnie nikt nie dorówna. A teraz czas przetestować twoją biegłość w zaklęciu Rictu Sempra na moim własnym wyzwaniu Rictu Sempra. Powodzenia, Harry! Da się tu jakiś saving zrobić? No kurczę, poszedłbym już spać na dzisiaj. No, Harry Potterze, może... witaj w moim słynnym wyzwaniu Rictu Sempra. Żeby zakończyć wyzwanie, musisz znaleźć gwiazdę ukończenia, która znajduje się na szczycie tej oto wieży. Postaraj się skończyć jak najszybciej. Jeśli czas minie, zanim zdobędziesz gwiazdę ukończenia, przegrywasz. Po drodze znajdziesz mniejsze gwiazdki. Dadzą ci więcej czasu i poprawią punktację. Radzę, byś spróbował znaleźć je wszystkie. Ja teraz postaraj się, by zostało ci jak najwięcej sekund, gdy dotrzesz do gwiazdy ukończenia. Im lepszy będziesz miał wynik w chwili ukończenia wyzwania, tym więcej punktów ci przyznam. Zaczynamy? Start. Powodzenia! Gotowy? Start! Start!